Ciekawe, że on ma taki sprzęcik. No ciekawe skąd. Czyli sprzedaż, nie Tak, zastaw. sprzedaż, no. A tutaj jakąś notatkę widzę, masz. Jaką? Kradzione zł... złodziej lokalny. Gdzie? O, bardzo. Ty jesteś księgowym w zawodzie? Nie, ojciec był księgowym. No co mówisz, że ty jesteś? No, bo urząd skarbowy i wszystko ze mną przegrało. No. Ojciec mnie nauczył, jak to się robi. Ja pierdzielę. Sam majstry przychodzą, a każdy potrzebuje dwie dychy na budę. Jak każdy wygrał życie? Ale jakim to ostatecznie sposobem wychodzi, że każdy potrzebuje 20 zł, bo nie ma? Prawdziwy Lombard 144. Różne machlojki. Jakiś klasyczek. Czekaj, zacznij miniaturę, że zobacz, jacy ludzie będą. Dobra, tego znamy. Tego chyba też. I tyle, tych dwóch. Tych dwóch znamy, a tamtych to nie kojarzę. Zobaczymy. Zobaczymy. A to chcesz sprzedać czy zostawić? To zostawić albo sprzedać. Na pewno? Tak. I to mi baterie tam. Ciekawe, że on ma taki sprzęcik. No ciekawe skąd. Dwie baterie tam. Jezus Mary. Ej, to jest nie, dobra, od razu trzeba poruszyć ten temat. To jest niemożliwe, że oni by skupowali kradziony sprzęt. I to nawet nie to, że może się raz zdarzyć, tak? Ale hurtowo w dupę? Co to jest? Pralnia pieniędzy? Ty, coś tu nie gra. To udar tam. Ile pieniążków byś chciał? No nie wiem, tak bym liczył, kurde. No, nowa 7,5 stówy. No to tak chociaż te z 3,5.350. No, bym chciał. Zobaczę. No z 300 jeszcze mógłbym ci dać. Max. 300, no to dobra. Dowodzi, nie? Czyli Ty, no to jest możliwe, że ty skradziona? Coś tu śmierdzi, no. Nie, no, jak kradzione? No w dupę, wszystko kradną w tym. Dowodzi, nie? Czyli sprzedaż, nie Tak, zastaw. sprzedaż, no. A tutaj jakąś notatkę widzę, masz. Jaką? Kradzione z... Ja pierdzielę. Nie zastaw. Tak, sprzedaż, no. A tutaj jakąś notatkę widzę, masz. Jaką? Kradzione, złodziej lokalny. Gdzie? W Lombardzie. Jak ostatnio jeszcze sprzedawałem? A czy to masz taką notatkę w systemie? A to nie. Co nie? No to nie jest kradzione, no i jak? No to... Ja pierdzielę. I co teraz? Chłop musi chyba, jeszcze jak to pokazał na YouTubie, to musi dzwonić chyba, nie? Pod słynny numer. Rzadko w systemie. Znaczy ja nie mówię, że to jest Aha. kradzione. Tylko byłeś gdzieś w Lombardzie? Gdzie byłeś? W Strzelcach? Nie, w Strzelce na pewno nie. Brat mógł być. Ale brat ma tak samo na imię jak ty? Nie. No właśnie. Tu są twoje dane i masz normalnie w uwagach napisane, że kradzione, złodziej lokalny. Żeby uważać na ciebie. A to nie wiem. O co tu chodzi? Nie wiesz. Nie. Coś pewnie było kradzionego gdzieś do Lombardu przyniosłeś, nie? No, ale ja wcześniej to ja nawet nie wiem, nie jeździłem. Czyli No. było to. Jak się, ale się pijem śmiałby od tego, co? Halfhedzik się załączył. Oj, tu ciężko będzie coś wymyślić chyba. Jak? Czyli coś Zaraz było. zobaczę Nie no, defro, co wcześniej to. nie jeździłem po Lombardach tego. To jest pierwsze co. No jesteś w systemie, no to musiałeś być. No to nie wiem nawet o co to tam może być. Czemu taka jest notatka to, no ale... To co, ktoś twoje dane sobie wziął i na Lombard poszedł? No nie wiem. A u nas byłeś w Lombardzie, czy jesteś pierwszy raz Ja tam? pierd... Byłem. A, czyli byłeś już kiedyś w Lombardzie. No tak. No przed chwilą powiedziałeś, że nie byłeś, że jesteś pierwszy raz. Że z tym będę pierwszy raz tu ogólnie A w tutaj. innym byłeś? No. A, no właśnie. Czyli byłeś gdzieś w Lombardzie i coś było pewnie kradzione. Aha. Było coś? No, kradzione nie wiem, czy było, no ale no to byłem w Lombardzie, no. Ale coś było. No, nie wiem.
Ale w sumie, no co on ma powiedzieć? On tak bardzo chce to sprzedać. On już teraz nie może powiedzieć nic. No bo, ale i tak mu tego nie przyjmie, no nie może mu tego już przyjąć, no. Nie chcesz się przyznać. A to jest kradzione czy nie? Nie. 100%? No 100, 200 nawet. Schowaj sobie dowód. To podpuść mi tutaj. I na sprzedaż zrobiłem, nie? Tak. Co, wziął to? On to może tak zrobić? To żeś coś tam przyskrobał i nie chcesz się przyznać. Ja nie, nie. Ej, czekaj. O co tu chodzi przecież? Dzięki Keeper za 17 lat. Ej, on wziął od typa, co kradzione rzeczy sprzedawał i on to i tak wziął? Nie ma dowodu, że to jest kradzione. On nie wiedział? Nie ma dowodu. Powtarzam, nie ma dowodu, że on wiedział, że to jest kradzione. Jest nagroda milion. Kolejny. Jest majster. Ja pierdzie. Co? Takie spojrzenie robisz. Dawno cię nie widziałem. Ja cię widzę cały czas. W internecie? W telefonie. A, oglądasz. Serial. Ale w serialu też cię dawno nie było. Dokładnie. Chodzi na kuzynka. Teraz do, no, do świąt jeszcze będę, a po świętach Berlin. Do Berlina wyruszasz? Mhm. Po co? Po pieniądze. Do roboty. Ty przestań, od roboty są ciągniki i konie. Do pracy? Nie. Czyli jedziesz tylko po pieniądze? I wracasz? Nie, posiedzę sobie miesiąc, kuzynka jedzie sobie tam. A do rodziny jedziesz? Dzięki kapitan Gibbo za 14 lat. Zostało zastosowane kolesiostwo z tamtą wiertarką. No. Co? Witam, co my będziemy robić? 50? Co tak mało? No bo tak potrzebuję, no. Stówy, nie? Mm-hmm. Zawsze stówa była. Mm-hmm. A dzisiaj 50. No kurde. Dzisiaj jest taki... Chyba pierwszy klient mój taki. Że mniej. No. No zawsze nagrywasz i stówę mi dajesz i okej. Okay. Maksa wyciągnąć, nie? Nie, odwrotnie. 5 dych potrzebujesz, dlatego tyle pożyczasz, tak? Dokładnie. No i elegancko. Za wysokie macie odsetki. No teraz drożej, nie? To wychodzi. Ja księgowym jestem, to wiesz. To sobie szybko mógł policzyć, nie? O, bardzo. Ty jesteś księgowym w zawodzie? Nie, ojciec był księgowym. No co mówisz, że ty jesteś? No bo urząd skarbowy i wszystko ze mną przegrałem. Ojciec mnie nauczył, jak to się robi. Ja pierdzie. Sam majstry przychodzą, a każdy potrzebuje dwie dychy na budę. Coś ty, jakby każdy wygrał życie? Ale jakim to ostatecznie sposobem wychodzi, że każdy potrzebuje 20 zł, bo nie ma. I przynoszą co się da w ręce złapać. Coś tu w dupę nie gra. Ograł urząd skarbowy, potrzebuje 5 dych. Rozliczam po prostu. Co? Rozliczam. Co rozliczasz? Wszystko. ZUS-y, urzędy skarbowe i tak dalej. Ale czemu przegrał to, no co? No przegrał ze mną. Urząd skarbowy. Bo muszę za każdy jeden dzień zapłacić odsetki karne. Myślę, ty? Że on! Urząd Tobie. Skarbowy. Myślę, że jestem krytynem. A nie jestem. A za co ty miałeś płacić? Nie. Właśnie ja nie. Oni mi mieli płacić. Rok ma ile? No ten rok, no, matematycznie na pewno nie będzie wiedział ile. Ile ma teraz ten rok? No to jest. 365? Nie wiem. Coś no. Koło tego. Nie. Bo widzisz, jest przestępny. 366. Boże. Przyszedł geniusz. Tylko pomylił czasy, zapomniał, że to już nie są czasy, w którym siedzą przy ognisku jaskiniowcy i się chwalą takimi rzeczami, że to już... Ja pierdzielę. Dobrze. Dzięki za te informacje, to zmienia moje życie. A twoje widzą? Aha. No i co? 29, nie? A za każdy jeden dzień jest z urzędu skarbowego. Jeżeli nie zapłacisz złotówki, to płacisz ile? Złoty 22. Za każdy dzień. Ale za co? Jeżeli nie zapłacisz urzędu skarbowego złotówki, jesteś winny, to karne odsetki jest 22%, nie? No. A za co ty masz im płacić codziennie złotówkę? To w dupę jest. No jeżeli im nie zapłacisz, to musisz zapłacić.
A oni mi nie zapłacili. Ale za co ty im masz zapłacić? Chłop zamiast powiedzieć, o co mu chodzi, to pie... No tak. No przyszedł i gada jakieś kocopały, no że rok przestępny i loj. W podatku. No. Jest 90 dni. No. Nie weszli w to. Czekałem cały rok. To jest 365 dni. I za każdy dzień należy się 22%. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Od kwoty. My God. Nie wiem, o co ci chodzi. Boże, czyli on nie dostał zwrotu podatku, tak? Powiedzmy, że 200 zł. Policzył sobie, że każdego dnia 22% do 200 zł rosło coraz to więcej, tak? To ile mu wisi urząd skarbowy? Weź to kurwę policz, przecież co, on jest milionerem, teraz przyszedł po 50 zł? Nie, coś tu w dupę nie gra. Co tu się w dupę dzieje? Ty mi daj złotówkę, nie? No, i co? A mi... W Polsce tak jest. 22%, jeżeli nie oddasz mnie na drugi dzień. Matematyka. To musisz mi zapłacić. Mhm. To jest złoty 22. Mhm. Tak jest z urzędem skarbowym. Mhm. Oni mnie nie przesłali. Robiłem korektę. Nie zauważyła tego pani w międzywodzie w urzędzie skarbowym. No to już panu wysyłamy. No dobrze, to niech pani policzy jeszcze 7 dni, bo będzie poczta. A poczta? Nigdy nie dostaniesz w tym samym dniu. Ale i tak nie wiem, o co ci chodzi. Karne odsetki urząd skarbowy musiał mi zapłacić. Każdy dzień ma 20 grawień za rok podczas zmiany strefy czasowej. Co ty w dupę, ty co jest? To jesteś ty na czacie, co w tym filmie? Co ty mi wyliczasz? A nie, ja wiem. Siema, Quinto. I dalej nie wiesz. Oni ci mieli zwrot podatku zapłacić? Tak. I ci nie zapłacili w terminie. Siema, Quinto. I odsetki ci... Za każdy jeden dzień. O to ci chodzi. To ile dostałeś tego zwrotu? 32 tysiące. 32 tysiące miałeś dostać, czy to już z odsetkami? Nie, z odsetkami, za każdy jeden dzień. A z jakiej okazji? I przyszedł po 50 zł do Lombardu. Dostałeś taką kwotę w ogóle? Podpisz tam. Ty jeszcze nie dostałem towaru, to jak mam podpisać? Jakiego towaru? No ja tobie towar dałem. A ty mi dałeś? Ja coś mam podpisać, za co? Widzisz, mówię ci, że on pomylił czasem. Nadal myśli, że się towarami ludzie wymieniają w sklepach i tak dalej. To jest problem. Chłop się chwali tym, że wie, ile rok ma dni. Przyszedł, bo wiedział, że to jest na YouTube'a i się chciał pochwalić wiedzą. Rozumiesz? No ale niestety, pomylił czasy. No przyszedłeś, że jest... chcesz zostawić. No dobrze, ja zostawię. Ty, ale nie, jest szansa, że ten dziadek po prostu gada, że jest widzem, przyszedł dymy robić? On tak pieprzy pod filmik, jak myślicie? No. Towar masz. No ma. A ja nie widzę. No a jak masz, jak nie podpiszesz, to nie masz papieru. Hello. Musisz podpisać. Tam sobie przeczytaj, masz wszystko napisane. Przeczytaj. Na głos. Felix Wall Street. Masz jedynkę? Nic tu nie mam, to są tylko ochronne do... No ja mam 0,5. Ja mam ochronne do ekranów, bo mnie oczy strasznie bolą. A, no. Bo ja mam 0,5, ja też nie mam. No, to... Czy 0,7? 0,5. Zero... Co 0,7? A, nie, myślałem, że 0,7. Nie, no 0,7 też, ale to soplica. Ja całkiem insza. Dobra, podpisz, bo zaraz zniknie. Nie zniknie. Ale przeczytaj dobrze, co podpisujesz. No już podpisałem. Wiesz co się stało? No przyjęte. Nie przyjęte. Próbuj jeszcze raz. A wiesz co podpisałeś? Nie wiem. Co? Podpisałeś, że zrzekasz się bezpłatnie praw do tego narzędzia. Jeżeli... Nie, a widzisz, całość czytam. Rzecz przeczytałeś tylko ułamek. Jeżeli nie wykupię, to się rzekam. W ciągu. To widzisz, ja teraz wykupię. Dziadek zaczyna uczyć chłopa w Lombardzie, na czym polega praca w Lombardzie? To jest...
To jest ciężka ta. Dziadek przyszedł, pieprzy jakieś farmazony, nie wiadomo o co chodzi. Wygrał z urzędu skarbowego 30 tysięcy, po czym przyszedł po 5 dych do Lombardu. Jak to jest wszystko możliwe? Wytłumacz mi ktoś. Już mi się tak wełbie pieprzy. Z mózgu jajecznica dosłownie. To oglądaliśmy to przez 3 minuty, a ja się czuję jakbym dwugodzinny wykład o fizyce kwantowej oglądał. Jest tak ciężko dla mojej głowy to przyswoić, rozumiesz? Żartuję sobie przecież. Ja nie żartuję, bo ja umiem czytać. Tu jest dla ciebie 50 zł. I teraz odbieram. Tu jest dla ciebie umowa. Witam, LJ. Teraz płacę 50 i... No tak jak 100 to płaciłem 110, to 55 zł, nie? Nie, teraz jest inaczej. Od nowego roku. No w nowym roku jest właśnie, tak jak mówię. Kiedyś jest... na starych zasadach byś zapłacił 55, dzisiaj już, nie? A wiesz ile teraz płacisz? 71 groszy tylko. 50 zł i 71 groszy. Jeżeli... Co odbierasz? A, no, odbieram i widzisz, czuć, jakbyśmy tak patrzyli, nie? Ale, no, nie mam tych akurat. Ale będzie na maszynach grane. Jezus Maria. No, wtedy było, że jak stówę wziąłem, to 110 od razu musiałem. Tak. Tak. Bo mieliśmy tydzień, nie? Dwie godziny. Gdzie? Ja dwie godziny przyszedłem do ciebie. No, ale nieważne, czy przedeś godzinę, czy tydzień, no. 10 zł. A teraz masz, zobacz, dzisiaj, teraz byś chciał odebrać, to masz 71 groszy tylko, nie? Tak, ale 7 dni już mam więcej niż wtedy. 7 dni masz masz 5. Jeszcze 5. Hmm. Czyli czekaj, to co chcesz odebrać? Rower. Boże, ten dziadek to był... No, tak gigantyczny mózg widzowy, że jest naprawdę ciężko. Hit, że mu się chce z takimi ludźmi gadać, o wiesz, on to na YouTube'a też nagrywa, to inna sprawa, nie? Ciekawe, czy w normalnym Lombardzie w ten sposób by się pieprzyło, czy by ci zatrzasnął to okienko, chłopi. No, albo nic nie odpowiadał. Chcę odebrać? A odbierasz rowerek? Tak, bo... no jak nie, przecież obiecałem ci. Przepraszam, Defus. No. Ty, o, pamiętacie, on przyniósł ten jeden rower. Przyszedł go odebrać, no way. Good ending. I Kubuś, przelicz, bo nie mam tych, gdzieś zgubiłem, albo Lika mi zajęła. Te, i ten, i łańcuszek wykupię. Czyli tak, łańcuszek. No. No i to, nie? Łańcuszek 130. Ty, a może oni po prostu traktują Lombard jak depo w Tibi? Które się opłaca co miesiąc, bo nie mają miejsca w domu i przynoszą tu itemy trzymać. Tu łańcuszek, rower, lodówka, mikrofala, piła, w dupę wiartarka. Po prostu przynoszą jak do takiego składu. Tak jak masz te składy w USA, co się na taką zasuwkę zamyka, takie od góry, wiesz, wysuwane te bramę taką. Tylko to są polskie takie magazyny, czyli Lombard. Dzięki Omni za 31 lat. Fajny magazyn. No. Rower 56, to łańcuszek rower nam daje 188. Co? 188, rower i łańcuszek. No. To te dwie rzeczy, tak? Czekaj, rower to... A co chciałem? Nie, jeszcze masz tak, telefon Nokia. Ja wiem. Zegarek. Ja wiem. Telefon Maxcom. No to słuchaj, wiesz to, co się mi ja chciałem tego. Tylko tak, łańcuszek, ten. Rower. Spoko, kończy, można zerknąć. I co się? A, i telefon. Który? No ten, co wczoraj ci odebrał. Jak działa zastaw w Lombardzie, no płacisz zależnie od tam stóp procentowych, jakie są, tylko to się nazywa jakaś tam stopa, jakaś inna, ale podobne, jeżeli chodzi o wielkość, do stóp procentowych, czyli na przykład jak jest, ile tam jest teraz, 6%, no to powiedzmy 7 płacisz. Takiej ceny, jak zastawiasz. Dajesz stówę, to tam powiedzmy 107, rozumiesz? Znaczy nie wiem, czy jest dokładnie 7, czy więcej, ale no tam blisko tego, co jest te stopy. No i tyle. A jak nie wykupisz, nie zdążysz wykupić, to Lombard przejmuje ten twój towar na własność. Mnie wczoraj nie było w pracy. A nie, bo Damian był. Szejdy? Widzę inne podobieństwo do MMOS-ów. Dropią złomowe itemy, oni je zbierają, sprzedają u handlarza, za nie kupują różne potiony. Na przykład soplica, wiśniówka. No może tak być, no.
Dziadek, oglądałeś już nowy serial X-Men? Kontynuację starego. No właśnie zacząłem ten stary oglądać, ale nie obejrzałem z dwa odcinki i tyle, no. Coś tam może obejrzę dalej. Bo bym najpierw stare obejrzał, nie? Ale nie chce mi się z drugiej strony, więc luj. Pożyczałeś Nokia. A mam to, proszę, masz tak. Dałem ci papiery? To zobacz. To masz tak. Srebro. No spokojnie, spokojnie, aby się nie pomyliła, abyś wymienił nie ten. Kuba jest dobry, kurde, fajny chłopak. 56. 200, 200 będzie? Na czym nowy masa na Disneyu? 60. Kontynuacja tego z lat 90. 249. Na półce stoją samochodziki, te co gość się sprzedał. Ta, no widziałem. 60. Te, no. Jeden, to nam daje 249. Dobrze. Kuba, mówiłem ci, że przyjdę. Co, mówiłem ci, że przyjdę. A, to. Tu mamy raz. Podpisz. Dobra. No ja wiem, no jakbyś nie przyszedł, to bym od ciebie nie wziął. Nie wiem, nie? Kalafior. Weź, proszę, ale zacząłem sobie oglądać. To. Czekaj. Rower ten. A, to. Telefon, nie? Podpisz tam telefonik. No, wiesz, bo on był tylko dwa dni, nie? Dlatego tylko złotówka. No, dobrze. Wszystko jest okej. Okay. I jeszcze te wehikuł czasu, nie? Twoje. Co? Te wehikuł czasu twoje też, nie? Który? Rower ten. Ale w sumie jak stopy procentowe są niskie, tak jak były powiedzmy przed koroną, to w sumie taki Lombard co? Ledwo co zarabia na tym zestawie, to w ogóle... To chyba wtedy muszą bardziej patrzeć na to, co pożyczają. Bo tutaj, jak wiesz, cokolwiek weźmie, to zarobią powiedzmy w okolicach 10% za każdym razem, ale jak jest w okolicach jednego, dwóch, no to w dupę co taki Lombard, widzowie? W ogóle się tego nie opłaca robić. To już tylko wtedy chyba skupują, zero zastawu. A, no rower. Ale ten rowerek to jest kurwa. Przestań. Ale co masz? Mówię ci. Nie, podobno no, dobre jest. Oddasz na po co zastawiać te itemy? To jest równoważne to zastawianie z wzięciem chwilówki. Tylko chwilówka chyba jeszcze większy się procent płaci za pożyczkę. No tu trochę mniej, ale tutaj dajesz item pod zastaw, a w chwilówce... Nawet nie wiem, ty, czy w każdej chwilówce konto sprawdzają? Czy tak oddają z bomby każdemu, żeby potem komornika wysłać, co ci tapetę nawet ściany zedrze? Jak to działa? To jest chyba trochę lepsze niż chwilówka, ale ogólnie też gówniane w skrócie, no tak mi się wydaje. Te zastawianie. 100% nie. Ale to wiesz, siema, on Samuel. Już jest wiekowy i wiesz. Ten koszyk to też. To... No może tak być, Łukaszu, no. No weź, no proszę cię, że ty żeś go k***a przyjął, to ja się dziwiłem. Aj, no ty. Zobacz, teraz tak mówisz, nie? A co mówisz, że dobry, no dobra. Dobra. Zaraz zobaczę, ma kądziu. Nie ma co się oszukiwać, a to nie jest stara? Przecież widać. Czekaj, jak go wprowadzę. Czekaj, najpierw tu. Pyk, pyk, pyk. On za ten rower chyba 5 dych wziął, nie? Ostatnio. Teraz oddał, a wyjdzie dopiero, no. Okej. Okay. Nie. Ty jeszcze wracasz? To nara. 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 Ale zapłaciłem ci, Kubus, nie? Nie. Aha, nie żartuję. Dasz radę? Tak. Troluje dziadka, dziadek dwa razy po schodach musi chodzić w sadgę. Kubus, a proszę mi powiedz, słuchaj. A ten telefon, bo moja koleżanka chciała ten telefon, on jeszcze jest cały czas, nie? Który? Mój. No są, jeszcze dwa jakieś. Nie, jeden. O, na zdrowie. Nie, jest Maxcom. No weź zobacz. Masz, a zegarek, Maxcom. Dobra. No, telefon jeden. Telefon jeden jest, no. I Maxcom. I zegarek. Ale do kiedy? Do 31. Ło, to jeszcze ty, to ona się kupi. O, lekko. On przyjedzie z Niemiec, to ode mnie weźmie. Zarobiony przyjedzie, to na zegarek. Właścicielem chyba jest ten drugi z tych dwóch. Co to, Quinto? Odejdź! Kurwa! Odejdź! Weź mnie wkurwiaj, bo jak mnie wkurwi, to mnie nie
Dobra, spierna. O Jezu. Chuju, kurwa. Nie. O Jezu, ej. Boże. O Jezus, co tam musiało być grane? Stuwa była ta? No, stuwę, klasycznie brałem. Link do arcydzieła, Queen, to wyślij dla widzów. Dobra, po coś przyszedł ten nowy. Nie była wiertarka wcześniej jakaś? Nie, wkrętarka była cały czas. Cały czas była. Jest, wkrętarka Toltec, prawda. No dobra, no. dobra. Cały czas w obiegu było. No. Tego nie kojarzę. To się tylko na linę, nie? Bo to... Nie idzie, musi. A jak? Może nie naładowana bardziej jest. Jak? Może nie naładowana do końca jest. No nie, no kręci. No. Szajsu wam nie dam na pewno. Nie jestem taki, bo... Nie wiem, wygląda mają ubrania. Chociaż ludzie są tacy, nie? Czasami się zdarzy, no. No, ale ja powiedz sam, ja tego nie rozumiem. Ja też nie. No kurwa, jak mogę później tobie w oczy spojrzeć przed ciebie na ulicy? Przychodzę, no. Słuchaj, daję, weźmie zastaw czy nie? No, a co? No bo chciałem sprzedać. No nie, kupić nie chcę, w zastaw wezmę. No, a nie, kurwa, sprzedać i przed ciebie szajs jakiś, kurwa, wtedy ty się tłumaczysz. Nie, najgorzej z takimi rzeczami, jak ciężko co? Jest sprawdzić, nie? Na miejscu. No. Nietypowe. Ja nie, ja jak oddaję, bo ja znam tą maszynę i ja z tą maszynę chcę z powrotem, bo ja wiem, jak nieraz robię, to pro ciebie wiesz. Tutaj na przykład hulajnogę mamy pod zastaw była wzięta, nie? No. No wszystko pięknie, chodzi. A okazało się, bo klient teraz kupił. No. Przejechał 100 metrów i się wyłącza. No widzisz, no i po pewnym... Bateria na maksa naładowana, nie? Na maksa, bo ją ładowałem całą, no 100 metrów, wyłączona. No i co byś z takim kurwa? I to jest to, nie? Także, no w kręteczkę to jeszcze cyk, sprawdzi się. Tak. No właśnie dlatego pytanie w ogóle, czy w Leopardzie warto kupować. Kupisz za 60%, 70% ceny i ryzyko, że się spieprzy za moment. Przecież to jest w dupę porypane. Rozumiesz? Zwłaszcza te tanie rzeczy, gdzie myszkę wzięli 20-30 zł, no tam doszliśmy do tego, że może to dołożyć do czegoś, ale wyobraź sobie, słuchawki za 5 dych w Lombardzie kupić czy coś, a nowe są za 70-80, no przecież to nie ma sensu. Tych takich rzeczy do stówy to chyba nawet nie ma sensu tu w Lombardzie patrzeć. Bo kupisz coś trochę taniej, ja się spieprzy zara. Witam Black. A tu no, ciężko, nie? By trzeba było wyjść teraz na miasto. Ja na waszym nie. Ja ci mówię, ja was podziwiam, bo ja bym nie miał. Ja bym nerwów, nie wiem. Tak. Łapałbym jeszcze i grano. No, ja już jestem przyzwyczajony. No to ja się dziwię. Przychodzą na przykład, mówią, że jest nowe, nieużywane, nie? Coś. Ja otwieram, a widać, że to. No dokładnie. Jakby... No przecież patrz, tu masz nówkę moją, ja nie używałem jej. No. Podpisik. Już daję. Nówka, 5 lat temu kupiona. No. To jest klasyka. No to już przyzwyczajony jest człowiek, nie? Tak, do 10, nie? Następnego miesiąca. Teraz kupię telefon, bo bardziej bateria spuchła po miesiącu. Znaczy, no każda umowa teraz jest na 36 dni u nas, także to... No i dobra, i fajnie. Jak tam pan przyjdzie, to... Jaki pan, jestem Jacek. No. Teraz słuchaj, przyjacielu. Tam jest wkrętarka jeszcze u was. Ja muszę ją przedłużyć do 10. Wkrętarka jest, bo ja nie wykupiłem, bo nie miałem wtedy pieniędzy. A to nie jest ta? Nie, wkrętarka jest ta wyżynarka. A, no i dlatego mówię, coś... No, wyżynarka jest, no. No, bo ja nie miałem wtedy przy sobie kasy. I teraz słuchaj, ja zgubiłem te gówno, kurwa, przy ciebie. Jebź się. Te papiery, cholera. Wybacz mi, pojosło mnie na chwilkę. Tak przedłużyć ją bez papierów? Damy radę, no. No damy radę chyba, nie? 32 zł to jest. No proszę bardzo. Tam się zaświeci zaraz podpisik. No, nie ma problemu. Już będę regulowany na 10, wszystko wykupuję i gra. No tak, Oli, no ale pytanie, czy w ogóle ma to sens. Kiedy golenie brody za 2 kpln? Masz na myśli za 200 tysięcy? No to można pomyśleć. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...